Siemaneczko, siemaneczko, wdzianeczko, witam was, moi drodzy, na rozpadlisku w Podgórzynie. Tutaj, jak chcecie sobie, możecie tutaj przeczytać, aczkolwiek no, nie wiem, czy coś tutaj na filmie, chyba że sobie będziecie co chwilę tutaj pauzować filmik. No, a jeżeli tutaj nie ten, no to nie dacie rady sobie tutaj przeczytać, no to musicie sobie w Google poszukać rozpadlisko Podgórzyn koło Jeleniej Góry. Grupa skalna położona na prawym brzegu Podgórnej swą nazwę zawdzięcza głębokiej na około 7 metrów szczelinie rozdzielającej całość na pół. Długość szczeliny około 30 metrów. Zbudowana jest w całości z granitu profilowanego, tutaj czytam tablicę. Na północnej ścianie rozpadliny znajduje się ciekawostka w postaci lustra tektonicznego. Na tej podstawie wiadomo, że szczelina powstała w miejscu uskoku tektonicznego, w miejscu, gdzie masy skalne przesuwały się. Granit był mocniej spękany i mniej odporny na wietrzenie. Przy wlocie szczeliny od strony kany, przepraszam, tutaj się pogubiłem. Przy wlocie szczeliny od strony brzegu rzeki widoczna jest przebiegająca przez całą wysokość skały po prawej stronie żyła pegmatytowa. Ponadto na rozpadlisku można zaobserwować też wietrzenie typu tafoni. Tutaj sobie poszukajcie w Google resztę. No a tutaj teraz idziemy na dół. Tutaj, chcąc tutaj wejść, weźcie sobie jakieś porządne obuwie. Tutaj taka drabinka. Tutaj postaram się jedną ręką trzymać aparat, a jedną ręką drabinkę. Powoli, ostrożnie. O. Przepraszam was za wstrząsy na filmie, ale nagrywam z ręki. No tutaj z tego kierunku przyszedłem. Tu jest ta drabinka. A tutaj pomiędzy drzewami płynie sobie rzeka Podgórna. I tutaj nasze
rozpadlisko. Tutaj też ktoś mi powiedział kiedyś, że rozpadlisko też nosi nazwę pękniętej skały. Nie mylić z dziurawą skałą, która znajduje się przy drodze do przesieki. Czy się to też nazywa pęknięta skała, czy też nie, proszę o poprawienie mnie w komentarzu. No tak mi ktoś kiedyś powiedział, że rozpadlisko też jest nazywane inaczej pękniętą skałą. Postscriptum. Pozdrawiam mieszkańca Podgórzyna, któremu bardzo dziękuję za pomoc w dotarciu tutaj do tego miejsca. Niestety, ale miejsce jest dość trochę słabo oznakowane, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego, żeby się tutaj dostać. Miejsce warte odwiedzenia jak najbardziej. Pozdrawiam Was serdecznie. Adrian Janda, miłośnik wycieczek i kolei Jelenia Góra.